Witam Was serdecznie w celi śmierci. Opowiem Wam dziś o niesprawiedliwym losie, jaki spotkał Tuti Tursilawati, indonezyjską pokojówkę zatrudnioną w Arabii Saudyjskiej, która za akt samoobrony skazana została na śmierć poprzez ścięcie. Historia ta jest nieco inna od tych, które prezentowałam dotychczas, ale słysząc ją, nie miałam wątpliwości, że pragnę się z nią z Wami podzielić. Historia Tuti przybliża nam bowiem namiastkę świata nie tak przecież odległego, jeśli chodzi o odległość geograficzną, ale jakże odmiennego i niezrozumiałego i poniekąd nie mieszczącego się w głowie. Ciekawe, jakie Wy wyciągniecie wnioski z tej historii. Tuti Tursilawati urodziła się 6 czerwca 1984 roku w wiosce Cikeusik. Przepraszam tutaj, ale nie jestem pewna poprawnej wymowy, tak się pisze. Wioska ta znajduje się w zachodniej części Jawy, a Jawa to oczywiście wyspa należąca do Indonezji. Indonezja to wysoce zaludniony kraj, na światowej liście plasuje się na 4. miejscu. Populacja Indonezji wynosi ponad 260 milionów ludzi, a ponad 25 milionów z nich żyje poniżej granicy ubóstwa. Nic więc dziwnego, że miliony Indonezyjczyków emigrują w celach zarobkowych. Reuters podaje, że około 6 milionów Indonezyjczyków pracuje za granicą, z czego ponad 1/3 to kobiety zatrudnione jako pomoc domowa. Wyjeżdżają najczęściej do Singapuru, Hongkongu, Malezji i na Bliski Wschód, a ich warunki pracy są często niestety wręcz niewolnicze. Niestety podobnie wyglądało życie Tuti. Do Arabii Saudyjskiej przyjechała w 2009 roku. W Indonezji żyło jej się coraz ciężej. Kiedy została samotną matką, zdecydowała, że musi podjąć ryzyko. Tuti była pracowita, cicha, spokojna. Idealna kandydatka na służącą w domu wpływowego i bogatego Araba, Suuda Malhaka al-Utaibiego. Zostawiła więc swojego małego synka pod opieką swojej matki i odbyła daleką podróż do pustynnej Arabii. Po podróży niemal natychmiast trafiła do posiadłości al-Utaibiego. Miała 25 lat. Bardzo szybko rozpoczęła się jej gehenna. Al-Utaibi był przeświadczenia, że jego pracownicy to jego własność. Nie ludzie na równi z nim, ale podludzie, przedmioty, które można wykorzystywać wedle uznania. Z Tuti nie było inaczej. Była rzeczą, była nikim. Nikim o ładnej twarzy i młodym ciele. Al-Utaibi zgwałcił Tuti po raz pierwszy niedługo po jej przyjeździe. Tuti była zszokowana i nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Ale nie tak łatwo było znaleźć wyjście z sytuacji. On, bogaty i wpływowy Arab, mężczyzna od urodzenia mieszkający w kraju, szanowany, znający ludzi i obyczaje panujące w tym miejscu. Obyczaje ustanowione przez prawo szariatu. Ona, nie tylko kobieta, ale co gorsza cudzoziemka i to w dodatku innej rasy. Nie jest chyba odkryciem dla nikogo, że sytuacja kobiet w świetle prawa szariatu jest bardzo zła. Zgwałcona kobieta na przykład, żeby udowodnić gwałt, potrzebuje 4 świadków. Ale jeśli mężczyzna zezna, że do gwałtu nie doszło, jest to jej słowo przeciwko jego i może ona w konsekwencji zostać skazana za cudzołóstwo. Do tego dochodziła jeszcze naturalnie kwestia pieniędzy. Rodzina Tuti liczyła na nią w domu, sfinansowali jej niebotycznie drogi przejazd do Arabii Saudyjskiej. Jeśli nie zapożyczyli się nawet, by pokryć koszty, to z pewnością wydali oszczędności życia. Nie mogła tak po prostu wrócić z niczym. Tkwiła tak więc w swoim koszmarze przez 9 miesięcy. Aż dnia 11 maja 2010 roku nie wytrzymała. Zaczęła bronić się przed kolejną napaścią ze strony swojego pracodawcy i jak zeznawała, w wyniku tej samoobrony przypadkowo go zamordowała. Biła go drewnianym kijem i biła go jeszcze trochę po tym, jak przestał się ruszać. Tuti doskonale zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji
która byłaby co najmniej przytłaczająca gdziekolwiek, ale w Arabii Saudyjskiej oznaczała poważne tarapaty. Tuti zabrała zatem w pośpiechu najpotrzebniejsze tylko rzeczy, kradnąc też 31,5 tysiąca saudyjskich rialów, to jest równowartość około 30 tysięcy złotych, i zegarek, i uciekła z domu. Planowała udać się do Mekki, gdzie być może miała nadzieję na znalezienie innego zatrudnienia. Podróż samotnej kobiety po Arabii Saudyjskiej to nie jest jednak proste przedsięwzięcie. I kiedy Tuti spotkała na swojej drodze 9 mężczyzn, którzy właśnie do Mekki się wybierali, myślała, że los jej sprzyja. Nic podobnego. Mężczyźni zgwałcili ją. Zdesperowana, przestraszona i obolała, nie miała wręcz szans na przetrwanie. Już tydzień później aresztowano ją w mieście Taif, a w 2011 roku skazano na karę śmierci. To nie był niestety pierwszy taki przypadek w Arabii Saudyjskiej, gdzie kontrowersyjny system zwany kafala uniemożliwia imigrantom zmianę pracy bez zgody aktualnego pracodawcy. Ten zapis oznacza niestety więzienie dla wielu, nawet tych, którzy pracują de facto jako niewolnicy. Zdając sobie sprawę z ciężkich warunków, ale przede wszystkim pod wpływem nacisku ze strony opinii publicznej, rząd Indonezji jeszcze w 2011 roku interweniował w Arabii Saudyjskiej w sprawie Tuti. 26 grudnia 2011 roku książę Walid bin Talal Al Saud spotkał się z byłym już prezydentem Indonezji i obiecał zrobić wszystko, co w jego mocy, by nie doszło do egzekucji Tuti. Ale wyrok śmierci, tak zwany kiszasz, bardzo, ale to bardzo rzadko jest obalany. Mogłoby się tak zdarzyć, gdyby rodzina wybaczyła morderczyni i zgodziła się przyjąć wynagrodzenie pieniężne, tak zwany diat, od poszkodowanej. Ale nawet gdyby Tuti była w stanie taki diat za głowę rodziny, którą no przecież zamordowała, jednak zapłacić, to nigdy jej o to nie poproszono. Rodzina zmarłego nigdy nie wybaczyła jej. Przez następne 7 lat Tuti tkwiła w arabskim więzieniu, nie wiedząc, jaki los ją spotka. Środowiska walczące o prawa imigrantów zawzięcie lobbowały na rzecz uwolnienia Tuti. Rząd Indonezji nieustannie interweniował, również u króla Saudów, Salmana. W październiku 2018 roku minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Adel Al-Jubeir poleciał do Indonezji z oficjalną wizytą. Dyskutowano sprawę Tuti, ale po raz wtóry królowały w rozmowie puste frazesy, ogólniki i gdybania. Tydzień później Tuti wyprowadzono na skwer, gdzie dokonywano egzekucji w Taif. Kazano uklęknąć jej, na głowę założono kaptur. Zamaskowany kat, wziąwszy w ręce potężną szablę, będącą przecież symbolem na saudyjskiej fladze narodowej, zamachnął się nią i wprawnym uderzeniem ściął głowę Tuti. Między Indonezją a Arabią Saudyjską zaiskrzyło. Egzekucja Tuti wywołała międzynarodowy skandal, bynajmniej na arenie azjatyckiej. Na Zachodzie bowiem można było tylko znaleźć kilka pobieżnych artykułów i to trzeba było się jeszcze naprawdę naszukać. Zwyczajowo kraj dokonujący egzekucji powinien zawiadomić rząd, którego obywatelem jest skazaniec, o planowanej dacie wykonania wyroku. W przypadku Tuti rząd Indonezji dowiedział się o zajściu już po fakcie. Już w tydzień po kaźni prezydent Indonezji, Joko Widodo, spotkał się z arabskim ministrem spraw zagranicznych i oficjalnie złożył u niego skargę i żądanie wyjaśnień, dlaczego Indonezji nie powiadomiono o egzekucji Tuti. Tłumaczył, że Arabia naruszyła normy stosunków międzynarodowych. Arabia tłumaczyła się, chociaż tylko na pokaz, bo kto tam Arabii czego zabroni. Tuti osierociła syna i zostawiła matkę, której udało się jeszcze odwiedzić córkę w więzieniu. Do tego rozmawiały regularnie przez telefon i po raz ostatni rozmawiały na 2 tygodnie przed egzekucją,
Tuti zapewniała wtedy matkę, że czuje się dobrze, że jest zdrowa, że jest w pełni sił. Nic nie wskazywało na to, co miało się wydarzyć. Być może gdyby matka wiedziała, że słyszy głos córki po raz ostatni, rozmowa trwałaby dłużej. Dajcie znać, czy podobał się Wam dzisiejszy odcinek. Moim zdaniem był to odcinek ważny. Uważam, że należy nagłaśniać podobne sprawy. Ciekawa jestem, co na ten temat sądzicie Wy. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Spotkajmy się niebawem w kolejnej celi śmierci.